Złamanie obojczyka stanowią około 3% wszystkich złamań u osób dorosłych, a nawet do 15% złamań u dzieci. Biorąc pod uwagę tylko okolice barku, jest to ponad 60% złamań w tej okolicy, tak ujmując to statystycznie, czyli bardzo dużo, bardzo częsty uraz. Prawie 90% złamań obojczyka następuje po upadku na bark. Kiedyś była taka teoria, że złamania obojczyka powstają po upadku na wyciągniętą kończynę górną. No, to tak nie do końca jest prawda, więc są to najczęściej zdecydowanie upadki bezpośrednio na bark. W młodej populacji najczęściej źródłem urazu są wypadki, nazwijmy to ogólnie, komunikacyjne, urazy komunikacyjne i sportowe. Tutaj dominują upadki z roweru, wypadki samochodowe, wypadki motocyklowe, sporty walki, wszelkiego rodzaju aktywności sportowe z dużą dynamiką i upadkiem na podłoże. I tego rodzaju grupa jest w zasięgu ryzyka złamania obojczyka.